aktualna sytuacja na rynku kryptowalut, co dalej z ceną Bitcoina i Ethereum, jak zarabiać na zautomatyzowanym systemie tradingowym połączonym z zawodowym traderem na forum edukacyjnym Mr. Porada. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co środę, spotkamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja, lokalna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum. Także za chwilkę przejdziemy przed ekran komputera i zobaczymy sobie, co w trawie pisze. Także do zobaczenia. Okay, jesteśmy już przed ekranem komputera, także za chwilkę przejdziemy do analizy. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być właśnie na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi analizami, informacjami na temat rynku kryptowalut. Pamiętaj, aby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i lecimy z tematem. Na początek analiza Bitcoina i standardowo przypominam po raz kolejny, zobaczcie, że po raz kolejny znowu strefa tutaj wyznaczona z zakresu korekty od marca, prowadzonej od marca, czyli korekty jednodniowej, po raz kolejny wybroniła Bitcoina przed spadkami. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim materiale i jak widzimy po raz kolejny znowu od poniedziałku do dzisiaj mieliśmy testowanie tego poziomu właśnie jeszcze raz i widzimy, że cena wybroniła tą strefę i lecimy ku kolejnym poziomom. Prawdopodobnie zobaczymy właśnie 29 900 lub 30 000 dolarów za Bitcoina, czyli właśnie ta strefa, którą tutaj wyznaczyłem, jeżeli chodzi o potencjalny następny target, ponieważ widzimy, że dzisiaj znowu mamy nowe ATH na Bitcoinie i tutaj prawdopodobnie zobaczymy gdzieś kolejne zatrzymanie się ceny. Czy 30 tysięcy to będzie koniec wzrostów na najbliższe tygodnie czy na najbliższe miesiące? Tego nie wiemy. Bitcoin widać, że nabrał mocy, ale tej mocy nabrał już od dłuższego czasu i czy paliwa starczy na kolejne poziomy? Uważam, że 30 tysięcy dolarów to jest i tak bardzo, bardzo duży poziom. Będzie to 50% większy poziom, jeżeli chodzi o ATH, niż wcześniejsze ATH w okolicach 20 tysięcy dolarów. Także bardzo, bardzo duże wzrosty. Jednak nie wiemy, co grubasy tutaj sobie postanowią. I na ten temat moglibyśmy sobie spekulować, jednak to by była tylko spekulacja i wróżenie z fusów. Równie dobrze można sobie rzucić monetą 50 na 50 i gdybać, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze wzrosty już, czy rozpoczęcie mocnych spadków. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mniejszym interwale czasowym, to jak najbardziej te analizy są tutaj sprawdzalne. Ja w swoich analizach i w swoich zagrywkach bardziej skupiam się na Ethereum, ponieważ Ethereum dużo fajniej daje mi zarobić i dużo fajniej się sprawdza na mniejszych interwałach czasowych. Więc tutaj mam zaznaczone dla Was poziomy, czego ja bym się spodziewał, jeżeli chodzi o kolejne wzrosty i co nas broni przed spadkami. Pamiętajmy, tutaj mamy jeszcze te linie trendu oraz górna banda tego kanału, która kilkukrotnie była testowana. Też o tym rozmawialiśmy w poprzednich wideo, w poprzednich analizach i właśnie będę oczekiwał wybicia tej strefy po raz pierwszy. Oczywiście ta strefa już zmieniła swoje zakresy, więc ona troszeczkę będzie tutaj wyżej i jeżeli zobaczymy kolejne szczyty, oczywiście będziemy ją przesuwać również wyżej. A druga sprawa jest taka, że będziemy czekać na kolejne potwierdzenia, natomiast jeszcze na interwale jednodniowym od marca nie było wybicia tej korekty, więc może ona być pierwszym potwierdzeniem na rozpoczęcie spadków. Zanim przejdziemy do analizy Ethereum, jak wiecie, możecie się nauczyć właśnie tej strategii naszego zawodowego tradera na naszym forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr. Porada, o którym możecie poczytać na mojej stronie łukaszpacholski.pl w zakładce informacje o forum, w zakładce jak zacząć macie instrukcję, jak kupić kryptowaluty, jak do nas dołączyć, czyli wszystko, co potrzebujecie, aby zacząć swoją przygodę z naszym forum, zacząć swoją edukację i zarabianie na rynku kryptowalut. W zakładce sygnały możecie zobaczyć sygnały z zeszłego tygodnia, co tydzień robię dla Was podsumowania tygodnia, także zapraszam Was, abyście sobie to dla siebie sprawdzili, zweryfikowali, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli macie taką ochotę. Również tutaj są moje pomysły na trade. Moje pomysły na trade z kolei są dostępne tylko i wyłącznie dla moich partnerów, czyli dla osób, które razem ze mną edukują się na rynku kryptowalut właśnie na forum edukacyjnym Mr. Porada, dla osób, które dołączyły do forum właśnie z mojego zaproszenia.
Przypominam również o rabacie w wysokości 30% dostępnym do 5 stycznia plus 14 dni ekstra plus 7 dni na zdanie egzaminu, więc tak naprawdę macie 55 dni łącznie w cenie abonamentu obniżonego o 30%, więc świetna promocja dla Was na święta oraz na nowy rok, aby zacząć swoją przygodę z nowym rokiem oraz edukację, jak zarabiać na rynku kryptowalut. Ok, przejdźmy do analizy Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj mam również swoje poziomy. Wcześniej rozmawialiśmy również w poprzednich materiałach o tej czerwonej strefie. Zobaczcie, jak idealnie została ona wyrysowana po raz kolejny. Najpierw raz mieliśmy spadki z tej strefy. Tutaj jest knocik, którego nie widać. O, zobaczcie, raz, cyk. Potem troszeczkę cena weszła, znowu spadki i widzimy, że reaguje dalej na tej linii trendu, o której mówiłem Wam w poprzednim materiale, że zostawiam tą linię trendu, mimo że została wybita i wyrysowałem tutaj nową, to po raz kolejny cena tutaj zatrzymała się i właśnie jesteśmy w lokalnym zakresie korekty wzrostowej tego ruchu według właśnie strategii Mr. Porada. Także jeżeli to zostanie wybite, mamy lokalny podwójny szczyt również, to zobaczymy poziomy 765. 785 to są moje właśnie poziomy, gdzie będę szukał wejścia na spadki, ale jeszcze wcześniej jestem ustawiony również na innym poziomie. O tym Wam teraz nie powiem, ale to będziecie mogli zobaczyć w niedzielę na podsumowaniu tygodnia, w którym będziemy rozmawiali na temat edukacji na rynku kryptowalut oraz możliwościach, jakie daje forum edukacyjne Mr. Pada. I jeszcze info. Nie wiem, czy sprawdzaliście na mojej stronie, ale w zeszłym tygodniu ruszyliśmy z botem podpiętym pod naszego tradera, czyli zautomatyzowany system tradingu. To nie jest bot, który sam gra, tylko jest bot podpięty pod naszego tradera, który robi ruchy jeden do jednego, takie jak nasz trader. Więc nie musimy automatycznie, manualnie sami tego wszystkiego wklepywać na Binance, tylko robi to za nas bot. Oczywiście są też sygnały manualne, o których rozmawialiśmy właśnie w poprzednim materiale niedzielnym i takie również będą. Jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie na stronkę po więcej informacji, jeżeli chodzi o edukację na naszym forum. Wracając dalej do Ethereum, jeżeli zobaczymy wybicie tej linii trendu, najpierw tej, później tej, prawdopodobnie zobaczymy spadki właśnie do tego wyznaczonego tutaj obszaru, ale ten obszar również będzie przeniesiony wyżej, jeżeli zobaczymy kolejne ruchy wzrostowe. Więc jeżeli zobaczymy wybicie tego podwójnego lokalnego szczytu, co moim zdaniem będzie miało miejsce i dopiero wtedy ewentualnie możemy rozpocząć jakąś korektę właśnie z tej strefy, którą tutaj wyznaczyłem. Na tą chwilę wygląda to właśnie w ten sposób. Tutaj mam strefy na wzrosty i tutaj mamy strefy wyżej na spadki. To są miejsca, gdzie ja będę szukał swoich pozycji. Oczywiście gdzieś w międzyczasie również zagrywam krótsze pozycje z zakresu korekt, które tutaj widzę według strategii Mr. Porada. Tutaj mamy moją strategię plus strategię, moją strategię Smart Money plus strategię właśnie z naszego forum. Także warto się edukować, warto być na bieżąco. Co Ty z tym zrobisz? Decyzja należy do Ciebie. Pamiętajcie oczywiście, że to, co słyszeliście, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Także miłego tygodnia Ci życzę. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w piątek w kolejnym filmie.